Witam Was serdecznie, mordeczki, w 10. i ostatnim już odcinku Top 5 akcji zamaskowanych. Wiem, że od dawna nie było żadnego filmiku, ale po zakończeniu tej serii zabieram się za montowanie własnych akcji, akcji z różnego typu gier, ze streamów i nie tylko. A tymczasem zapraszam do 10. odcinka. Yo! W pierwszej sytuacji Rur23, który Ezrealem odpierdzielił zarąbistą akcję, zaraz się przekonacie. Zaatakowany przez Apeliosa, następnie przez Kasopeję, połączył Flesza z ultą Ezreala, odskoczył, wychilował się, co uratowało jego życie, a następnie zabił Kasopeję. Spójrzcie w zwolnionym tempie. Ulta połączona z Fleszem, uniknął on ulty Kasopei, następnie wychilował się, bo gdyby nie to, umarłby i zdobył fraga. Wspaniała akcja. W drugiej sytuacji Jai Karolowski, który Wukongiem wskoczył w trójkę przeciwników, podbijając ich, a następnie moja ulta wysadziła całą trójkę w jednym momencie. Spójrzcie na to jeszcze raz. Boom! Triple kill w tym samym czasie i zarąbiste zgranie. Teraz pora na Don Minio, naszego wariacika z roketowego świata. Spójrzcie, co on tutaj odpierdolił. Szczał połączony z lotem, zniszczeniem przeciwnika, który nie mógł obronić tej bramki. Spójrzcie, szczał, lot, wysadzenie i gol. Kolejne połączenie akcji mojej i Karolowskiego, Vladimir Miss Fortune. Było 2-4, byliśmy przyparci do muru, ale nagle sytuacja się odwróciła. Dwie ulty, wjazd, pozamiatane, po 2 kile na głowę, wrogów nie ma. I na sam koniec Asik od Karolowskiego w grze Counter-Strike Global Offensive. Spójrzcie, jak czujnie wyczekał pierwszego wroga. Sprzedał mu ołów w głowę. Następnie ładnym, szybkim sprayem zniszczył następnego, kolejnego i jeszcze jednego. I ostatniego dobił z pistoletu. I na legalu ruszył sobie, czytając informacje o Asie. To już wszystko w tym odcinku, mordeczki. Wielkie dzięki za oglądanie, zostawcie lajka, jeśli się podobało, komentarz, jeśli jakiś macie. No i dzięki za oglądanie wszystkich poprzednich części tej serii i zapraszam Was na kolejne materiały na moim kanale, czyli montaże, kompilacje, funny moments ze streamów i nie tylko, u Spawna TV i jego ekipy Zamaskowany. Trzymajcie się, yo!